Serdecznie witamy na pomeczowej konferencji prasowej. Po zakończonym spotkaniu 11. kolejki Fortuna pierwszej ligi Resowia pokonuje GKS Tychy. Wraz z nami szkoleniowiec Resowi Mirosław Hajdo. Dzień dobry. Panie trenerze, prosimy o podsumowanie do zakończonego pojedynku. No cóż, można powiedzieć, że nareszcie, bo w poprzednich meczach gra nie wyglądała najgorzej. Powiedziałbym, że nie, dobrze, a nie mogliśmy jakoś wygrać meczu. Dzisiaj gra była, bym powiedział, słabsza niż w poprzednich spotkaniach, ale mecz wygrywamy i właśnie w piłce liczą się konkrety. I my dzisiaj byliśmy bardziej konkretni i zasłużenie, myślę, wygraliśmy. Natomiast no, chłopaki zostawili dużo zdrowia na boisku. Chcieliśmy ten mecz wygrać, bo ci kibice cały czas bardzo mocno nas wspierają i tak się zastanawiam, co będzie, jakby się nam nie udało, ale dzięki Bogu się nam udało i dziękujemy im za to, że do końca cały czas w nas wierzą i że przychodzą na nasze mecze i bardzo dobrze nas dopingują. To w zasadzie tyle, co chciałem powiedzieć. Dalej pokora, myślę, i to duża. Czekamy na Buchala, czekamy na Maćka Górskiego, gdzie ich nam bardzo brakuje. Ale mam nadzieję, że ta przerwa, która przed nami, pozwoli na to, żeby oni nam wrócili przynajmniej chociaż do kadry meczowej. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę. Grzegorz Zimny, Retro Football. Panie trenerze, w jaki sposób pan zmotywował i podniósł pan drużynę po bolesnej porażce derbowej? Czy było to trudne? Panie redaktorze, odpowiem panu z szacunku do pana w taki sposób. Porażka derbowa, pan mówi, bolesna. Porażka derbowa na pewno boli, ale myślę, że styl, w jakim zaprezentowaliśmy się w derbach, powiem tak, wynik równie dobrze mógł być w drugą stronę. Ja ich nie muszę podnosić. Oni sobie zdają z tego sprawę. Pewne rzeczy staramy się robić, poprawiać tam, gdzie popełniamy błędy. Myślę, że dzisiaj w defensywie graliśmy naprawdę nieźle i obyśmy w każdym meczu tak grali w defensywie jako zespół, jak w dzisiejszym. No to w zasadzie tyle. Oni nie byli na kolanach. Oni wierzyli w to, że będziemy wyżej, ponieważ nie graliśmy źle. I to była taka wiara tych chłopaków w to, że to się musi w końcu przekuć na wynik i dzisiaj się to przekuło, z czego się bardzo cieszymy. A czy dzisiejsze spotkanie było najlepszym meczem Resowi w tym sezonie, pańskim zdaniem? Nie. Albo ewentualnie nie. Najlepszym obok meczu z Lechią? Nie było najlepszym, na pewno. Czyli mecz z Lechią jednak? Nie, tego nie powiedziałem, ale nie było to spotkanie, nie było najlepszym. Nie chciałbym mówić, ale to nie było nasze najlepsze spotkanie. Ja wiem, że presja była duża na zawodnikach, stąd być może to spotkanie nie wyglądało do końca tak, jak sobie zakładaliśmy w ofensywie. Ale myślę, że teraz będzie nam łatwiej. Chociaż jedziemy do faworyta ligi, także do Wisły, także tu musimy mocno popracować w tej przerwie. Teraz właśnie przerwa reprezentacyjna. Jak pan zamierza wykorzystać tę przerwę? Jakie ma pan plany? Chciałbym jak najlepiej. Czy to się nam uda? Zobaczymy. Teraz odpoczynek zasłużony po tym meczu na pewno, ale dwa tygodnie nas czekają takiej naprawdę ciężkiej pracy, bo my nie patrzymy też do końca. Oczywiście najbliższy mecz jest najważniejszy, ale też patrzymy na kolejne spotkania, które przed nami. Musimy jeszcze trochę akumulatory naładować do końca tej rundy. W kolejnej części konferencji prasowej jest wraz z nami szkoleniowiec GKS-u Tychy, pan Dariusz Banasik. Dzień dobry. Dzień dobry. Trenerze, bardzo prosimy o podsumowanie do zakończonego pojedynku ligowego. Dzień dobry. No, gratuluję gospodarzom przede wszystkim. Natomiast co ja mam do powiedzenia? Wolałbym nic nie mówić, natomiast uważam, że zagraliśmy najsłabszy mecz na tę tą ilość kolejek, które rozegraliśmy. Myślę, że pod każdym względem. W ogóle nie jestem zadowolony z tego, co tutaj się dzisiaj działo na boisku. Tu też powiedziałem zawodnikom w szatni, że ja sobie nie tak wyobrażam, że będziemy grali w kratkę, że raz potrafimy zdominować Wisłę Kraków, zagrać wspaniały mecz, a za chwilę przegrać na Chrobrym Głogów czy na Stali, przepraszam, na Resowie Rzeszów. I nie tak sobie wyobrażam prowadzenie tego zespołu. Tak jak mówię, piłkarze muszą wiedzieć, że dzisiaj no, praktycznie
Mecz można przegrać, ale my nie stwarzaliśmy sytuacji, nie robiliśmy zagrożeń, nic nie funkcjonowało, ratowaliśmy się jeszcze zmianami, które nic nie dały, zmianami ustawienia, które nic nie dały i myślę, że gospodarze zasłużenie wygrali ten mecz. To jakby pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, no sytuacja się powtarza tak jak w Głogowie, tak? Dostajemy bramkę po karnym i dostajemy bramkę po problematycznym spalonym. I w mojej ocenie, teraz też troszeczkę czekaliście Państwo na tą konferencję, dla mnie to jest ewidentny faul na bramkarzu. Nie wiem po co jest ten VAR i jak to sędziowie interpretują, natomiast zawodnik zespołu Resowi wchodzi nakładką bardzo mocno w bramkarza. Tylko i minus jest tego, że nasz zawodnik nie udaje, a udaje po prostu zawodnik drużyny Resowi, dlatego jest rzut karny. Natomiast po VAR-ze, który trwa bardzo długo, to jest warowane na karny, dla mnie to jest zagadka. No i druga sytuacja ze spalonym, no można, nie wiem, można się zastanawiać, tak? Był, nie był, natomiast no, tam wydaje nam się, że był minimalny spalony, no i dostajemy znowu, tak jak mówię, dwie bramki, no takie problematyczne, tak. Natomiast to i tak nas nie usprawiedliwia, bo zasłużenie przegraliśmy. Ja jestem niezadowolony z zespołu i myślę, że musi być tutaj reakcja nasza. Mamy 2 tygodnie do tego, żeby popracować, żeby wziąć się za siebie, bo nie taki jest nasz cel, żeby grać tak właśnie w kratkę, tylko tak jak na początku łapać serię, być pewnym siebie, a dzisiejszy mecz po prostu totalnie nam nie wyszedł. Ja mogę ze swojej strony przeprosić kibiców, którzy przyjechali, bo na pewno nie chcieli zobaczyć takiego zespołu jak dzisiaj. Nie walczącego, nie stwarzającego sytuacji, takiego, który przeszedł troszeczkę obok meczu, no, łącznie z tymi właśnie jakimiś decyzjami sędziowskimi. Tyle mam do powiedzenia, nic więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie od Państwa. Maciej Litowski, nie wiem, skurka, ale trener, że sam pan to zauważa, że gracie gorsze mecze z tymi zespołami z dołu tabeli. Czy gdzieś pan widzi tę analogię, że ten mecz z Chrobrem i z Resową były, no, można powiedzieć, podobne, a z Wisłą Kraków gracie dużo lepiej? Czy to może kwestia jakiejś motywacji, czy nie widzi pan tej zależności? A czy widzę zależność? Oczywiście widzę zależność, no bo też jak jechaliśmy czy do Gdyni, czy gdzieś jeszcze tam Arka miała swoje problemy, też nie była w takim momencie. No, ciężko powiedzieć, ja reagowałem w tygodniu, cały czas zawodników uczulałem na to, że to będzie bardzo trudny mecz. Wiedziałem, że Resowia potrzebuje punktów i no, musi się tutaj maksymalnie poświęcić i myślę, że to na pewno jest w głowach. Natomiast no, ciężko mi powiedzieć, na pewno mamy w tej chwili problem taki, że dużo lepiej gramy u siebie, a gorzej na wyjazdach. Chociaż początek był taki, że 3 mecze wygraliśmy na wyjeździe i nie wiem dlaczego teraz taka całkowita zmiana, ale na tym na pewno musimy popracować, ale to jest nawet nie 50% drużyny to, co gramy u siebie, tak? Bo u siebie no, nie dopuszczamy do sytuacji przeciwników, no, mamy chyba 1 bramkę straconą, a na wyjazdach ostatnio nam się bardzo źle wiedzie. No i na pewno tutaj musimy coś zmienić, ale też, może też to nie jest usprawiedliwe, trzeba powiedzieć, że chyba na te kolejki, 11 kolejek, czy to my graliśmy 7 meczy na wyjeździe. 7 meczy na wyjeździe, chyba 4 tylko u siebie. No to też jest troszeczkę różnicy, tak? Jesteśmy bardzo wysoko w tabeli, ale myślę, że jak to się zbilansuje, jak tych meczy będziemy mieli więcej u siebie, to też punktów będziemy mieli więcej, ale może po prostu za dużo tych wyjazdów jest, bo my non-stop jeździmy, tak? Także w domu nam się, mówię, wiedzie. 1 remis, 1 stracona bramka, resztę zwycięstwa na wyjazdach teraz, no gdzieś tam ciężko nam się po prostu gra, ale musimy szukać przyczyny, musimy szukać rozwiązania, będziemy się załamywać i będziemy starali się wrócić na dobre tory. A tutaj zespołowi jeszcze raz mówię, gratuluję, bo pewnie cenne bardzo dla was punkty. A jak piłkarze w szatni komentowali, to dlaczego tak się? No piłkarze się nigdy nie tłumaczą. No. Słyszałem, że nie, jutro, powiem szczerze, że jutro miało być wolne, natomiast nie ma wolnego, jest trening o 10 rano, spotykamy się, będziemy rozmawiać na temat meczu.